Szupujesz. Szupujesz bardzo w tym czasie. A jak to góry legodają? Dobry kogut nigdy nie jest tłusty. Nie boisz się? Nie boisz się? Lecę do tyłu. Trochę się boję, no do tyłu. No, już lepiej, poprawił się. Kelnerki się przestraszyły. Mówią, panie Tomku, proszę samemu zabrać, więc to roczy nie idę. Ty już powiedziałeś się za dużo, kolego. Będzie walka. Zobaczysz, to będę. Wrócicie? Ja dzisiaj wszystko powiem. Jak nie ma wina, smutna rodzina. Ewa, nie mogę zasnąć. Tak. Myślę, że to Ewa Brodzińska przyjechała do osady. Nie mogę zasnąć. I couldn't sleep, guys. Because she came already. Zagraj mnie, Wunio, a będę spokojny. Ewunio! Ale wiesz, co najlepsze jest? Mój pies. Fika, normalnie ty. Trzy razy w tygodniu. Idzie. Nagle staje. Kopie koniec. Nie ma psa, nie? Przychodzi, nogą patrzę, oczekuje się, wstaje, idzie dalej. Wszystko jest na poważnie, proszę państwa. Tu nie ma lipy. Nie ma żadnej lipy. To jest pełna powaga. Live z brutu, full zasadzka. Proszę państwa, to cały nasz Ken. Kuba Hycki ubrał specjalnie na tą konferencję najmniejszą koszulkę, z jakich miał. Taka była ściśnięta. To jest jedyna koszulka, jaką dostałem, taką kompresyjną. Normalnie za chwilę spękają twoje bicepsy. Bo się właśnie o tego. Kuba Hycki! Kuba Hecki jest teraz z nową fryzurą, jest żywiole, bo wszedł na jego ulubiony obiekt, 400 metrów, zawsze mówi, że był najlepszy, na 400. Mówi, że jeszcze, jak ma 30, ile lat kubuś? 35? 4? Mówi, jeszcze go nikt nie złapał. Adam już jest naładowany. Jestem gotowy, mówi. Może być jutro ta walka. Mówi, damy radę. Mówi, jadą świry, jadą. Pęci tak szczerze. Co wymyśliłeś znowu? Jakbym nie boksował, aby go zobaczył na drodze, to bym go tak uprócił. Do zobaczenia, panie Tomku, do zobaczenia na treningu. I tak od tym akcentem pożegnaliśmy naszą, nie wiem, czy koleżankę, czy Ewkę. Starą Ewkę. Stara Ewka. Stara Ewka. Tori, stara. Stara. Patrzcie, proszę państwa, jak skupiony jest Kuba Hycki na treningu z moją koleżanką. Ja myślę, że dlatego, że to jest blondyna, a jego żona też jest blondyną i on uwielbia blondynki. Nie, fryzjer obciął kilka dni temu. No ale Gez mówi, nie wiedziałem, że tak dobrze obcinasz. Ja mówię, Gez, jestem do tańca i do różańca. One big family. That's... No! Gez is cheap! He was spend money for a barber. So I'm fucking cheap. Fotografer z Warsaw przyjechał i godozał mi zrobić piękne zdjęcia. A ja godzę mu, nie solmy schody przed zachodem. Tak godają go role. Zobaczymy, co to będzie. Jak już te zdjęcia wyjdą, czyż to będą piękne zdjęcia? A ja już powiedziałem, jeżeli nie będą piękne, no to guścigne. Po prostu guścigne. A biegać potrafię, jak to Hyckiego do. Adam Balski lubi nasze disco polo. Ja preferuję górską muzykę. To już bym, nawet w treningu wolałbym słuchać góralskiej muzyki niż disco polo. Adam jedzie w aucie, gdziekolwiek w pokoju, disco polo. Cześć. Najważniejsza kwestia jest. Zawodnik. Uspokój się z tą kamerą. Dość tych żartów. No stary człowiek też może, nie? Stary człowiek jeszcze może. To pomyśl jaki ze mnie wariat w łóżku, nie? Wstawaj, tutaj zrobię wam zdjęcie pamiątkowe. No i co powiedziesz, młodszy? Paszport, przyjeżdżam, to będzie tak, jutro. Paluszki. Marian, gwarantuję ci. Gdzie paszport? Tak. Do sejfu. Do sejfu i do zaś.